Republika Historii. Witam serdecznie Państwa i witam naszego gościa. Dzisiaj jest z nami przedstawicielka Instytutu Pamięci Narodowej, pani Karolina Imianowska, dyrektor wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie panią dyrektor. Dzień dobry, witam. Instytut Pamięci Narodowej od lat dostarcza książek, publikacji różnego rodzaju. To są opracowania stricte historyczne, ale są to także pozycje popularyzujące wiedzę. Jakby pani na samym początku naszej rozmowy podsumowała dotychczasową działalność wydawniczą IPN-u? No, wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, no nie da się ukryć, jest największym wydawnictwem zajmującym się najnowszą historią Polski. Więc tych publikacji i tempo działania doprowadziło nas do momentu, kiedy w obecnej codziennej dystrybucji mam około 950 tytułów. To jest taka już duża liczba, która w całej swej skali dostarcza zarówno i te poważniejsze opracowania monograficzne, edycje źródeł, te nieco lżejsze w postaci bogato ilustrowanych albumów, z bogatą szatą graficzną, no i tych mniej zaawansowanych, ale nowo, edytorsko i w świecie takim obrazkowym bardziej, komiksów i cała seria, która już naprawdę zapisała się w pamięci naszych czytelników. Więc liczba tytułów, liczba historyków, profesorów, którzy pracują w Instytucie i nie tylko, no daje tą różnorodność i możliwość dostarczenia na rynek naprawdę każdego rodzaju publikacji z najnowszych historii Polski. Tak jak pani powiedziała, ta liczba naprawdę robi wrażenie. A co w pani własnym, osobistym odczuciu jest najważniejsze, jeśli chodzi o popularyzację historii? Bo temu między innymi ma służyć ustawowo Instytut. Badaniu, owszem, ale także popularyzacji. Popularyzacji. No, dziękuję i dobrze, że pan zwrócił to uwagę, bo Instytut Pamięci Narodowej może pochwalić się przynajmniej 13 punktami stacjonarnymi w całej Polsce, jeśli chodzi o dostępność publikacji w formie drukowanej. I to jest sieć dystrybucyjna, którą rokrocznie tylko rozwijamy. Natomiast jeśli chodzi o popularyzację, no to wprowadziliśmy i udostępniliśmy w tym roku już ponad 100 bezpłatnych e-booków nowych, cyfrowych publikacji w zupełnie bezpłatnym dostępie w różnych tych technicznych, że tak powiem, formatach, które są odpowiednie na różne czytniki. Od początku tego roku również podcasty Ekspres Czytelniczy IPN, to też nowa forma popularyzacji, która traktuje o książkach. Są to spotkania z autorami, ale i z opiniotwórcami, ze świadkami historii. Zawsze to jest zawsze w nawiązaniu do publikacji, które się ukazały, bądź są w nawiązaniu do tych, które są bezpłatnie udostępnione. Także staramy się, aby to była w formie takiej tradycyjnej, drukowanej, jak i tych już nowszych, czyli tak naprawdę dostosowania do odbiorcy, którzy nam się na przestrzeni lat zmieniają. Rzeczywiście, książki drukowane wciąż jeszcze będą wychodzić, to jest oczywiste, ale te nowe formy, te nowe nośniki, o których pani powiedziała, są coraz bardziej popularne i trzeba wychodzić naprzeciw tutaj oczekiwaniom czytelnika. Chociaż trudno nazwać czytelnikiem kogoś, kto ma słuchawki w uszach. Mówiła pani o książkach, które wychodzą teraz bądź wyjdą. Jakie pozycje publikacyjne z ostatnich miesięcy uważa pani za bardzo wartościowe, za pewne osiągnięcie Instytutu? Bardzo trudne pytanie, bo jak tu z tej liczby, tych 950 przynajmniej publikacji, wybrać tylko kilka, o których można by rozmawiać, ale chyba wspomnę o takiej najbardziej obszernej z ostatniego czasu i takiej, nie chcę powiedzieć dosadnej, ale na przestrzeni lat prezentujący w jednym miejscu to album o dosyć takim znaczącym tytule Czas Bestii, traktujący o terrorze na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1945. I to jest rzeczywiście najbardziej obszerny album, bo zawierający ponad 1200 zdjęć. Natomiast no, to wspomniałam, odbiorca, który przede wszystkim najchętniej sięga po obrazek, ciężko to nazwać albumem, bo to są naprawdę dosadne, często drastyczne zdjęcia, natomiast w inny sposób tej historii nie jesteśmy w stanie opowiedzieć. Nie chciałabym naprawdę wskazywać tych najbardziej konkretnych, natomiast wiem, co w przyszłym roku nas czeka. Tak naprawdę szykujemy się na dosyć okrągłe, znaczące rocznice, no bo już chociażby w styczniu mamy 120. rocznicę urodzin Wincentego Witosa i na to będziemy przygotowani z pięciotomowym dziełem obszernym. W październiku mamy 40. rocznicę śmierci Popiełuszki, księdza Jerzego Popiełuszki. Na tą okoliczność również będziemy przygotowani i z albumem, i z edycją źródeł. No i decyzją pana prezydenta przyszły rok jest ogłoszony rokiem księdza Antoniego Baraniaka. To też jest 120. rocznica urodzin. Także
publikacje zawsze staramy się były osadzone w tych ważnych momentach historycznych, no bo wtedy też o tym nasz odbiorca pamięta, chciałby się dowiedzieć czegoś nowego z racji. Słyszy czasem z radia, z telewizji, że obchodzimy właśnie rok kogoś. Dokładnie. Tam i wtedy chętnie może być bardziej zainteresowany, sięgnąć po jakąś publikację. Dokładnie. Pojawiają się wtedy też nowe wyniki badań, nowe opracowania i to jest ten taki najbardziej odpowiedni moment, aby z danym tematem, wszystkie są ważne, ale w tych datach wtedy wszystkie oczy są zwrócone właśnie do postaci. Jak ten kończący się już rok jest rokiem okrągłej rocznicy powstania styczniowego. Też rzeczywiście sporo ukazało się różnych publikacji na rynku. Ale wspominała Pani o komiksie jako takiej ciekawej formie popularyzacji wiedzy o przeszłości. Tak, to zaskakujące, czy może nie zaskakujące właśnie. Cieszy bardzo, że to jest taka niesławnąca popularność. Już teraz tak naprawdę nadchodzący 12 zeszyt Wojennej Odysei Antka Srebrnego. To już ponad 10 lat, kiedy te komiksy się pojawiają. Natomiast to są już tak naprawdę całe bloki i serie. Ja pamiętam, jak one były krytykowane w kręgach prasy lewicowo-liberalnej, a ukazują się nadal. Ukazują, czytelnicy pytają, mamy kolejne tematy i propozycje do zaoferowania. Ta lżejsza, czy lżejsza, dla tego nieco młodszego, to jest ta Wojenna Odyseja, ale są też W imieniu Polski Walczącej, czy Wilczym Tropem. Nie zauważam jakby tendencji spadkowej, a wręcz przeciwnie. Te komiksy również są tłumaczone na języki obce. Mamy już kilka tych wybranych zeszytów w językach angielskich przetłumaczone, wystawione na międzynarodowych platformach internetowych do sprzedaży, więc ten czytelnik będący poza granicami kraju również może po nie sięgnąć. No i jest to taka forma krótka, zwięzła i na temat w ciekawy, atrakcyjny sposób tę trudną rzeczywistość prezentujący. A do tych źródłowych, obszernych, naukowych publikacji zawsze może zachęcić właśnie poprzez taką lżejszą formę. No to jest zupełnie oczywiste, że dla bardzo wielu ludzi, często nawet zawodowych historyków, ich przygoda z badaniem dziejów zaczęła się właśnie od czegoś takiego pozornie lekkiego, jak komiks, jak film. Zobaczone zdjęcie, wystawa. Także tak, jest to często taki przyczynek. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w naszym programie. Kłaniam się nisko. Dziękuję. I Państwu także dziękuję. To byłoby wszystko w dzisiejszej Republice Historii.